Jacek, ty k nam сейчас не приезжай. To już nie to samo, co 10 lat temu. Tu już inni ludzie i inny to kraj. W dodatku w ramach tego samego systemu. Jak już pewnie wiesz, nie ma tu co pić. Wyobrażasz sobie, jak nas wszystkich trzęsie. Bez znieczulenia, jak tu można żyć? Woła każdy zmysł, każdy nerw i mięsień. Bez znieczulenia, jak tu można żyć? Woła każdy zmysł, każdy nerw i mięsień. Zniknęli ze stołków krewni i druzja. Więc teraz już nic się tu załatwić nie da. Mówić wolno wszystko, ale co to da? Gadanie na trzeźwo, gdy nie ma co sprzedać. W gazetach nam piszą, jak ze wszystkim źle. Jakie marnotrawstwo, brud i zacofanie. Dla nas to nie nowość, o tym każdy wie. Czemu tak się zachwycają tym Amerykanie? Dla nas to nie nowość, o tym każdy wie. Czemu tak się zachwycają tym Amerykanie? Lud jej i zapada, spotykasz co krok. Gdzie spluniesz, tam zagraniczny korespondent. Łapie cię za rękaw i płonie mu wzrok. Gdy pyta o rosyjskie serce i żołądek, co im odpowiadać, każdy z grubsza wie. Patrzy mu, odbierać mu chwilę zachwytu. Z mieszkaniem i żarciem jest na razie źle. Lecz za to historia wychodzi z niebytu. Z mieszkaniem i żarciem jest na razie źle. Lecz za to historia wychodzi z niebytu. Nie parzy wiosz, lecz wiesz, że Stalin był zły. I wszystko już można dziś zwalić na niego. A gdy dusza zatęskni do straconych dni, możesz o suchym pysku słuchać Wysockiego. Tak nie przyjeżdżaj, przyjeduk ciebie. Właśnie do urzędu po paszport dziś idę. Prikaz wypuszczać Żydów rządzi w KGB. Więc każdy Rosjanin chce być dzisiaj Żydem. Prikaz wypuszczać Żydów rządzi w KGB. Więc każdy Rosjanin chce być dzisiaj Żydem.